Na pewno znacie ten moment, kiedy wieczorem, pod koniec dnia, musimy podładować swój telefon. Kiedyś korzystało się z telefonu przez tydzień, ale teraz przez dużą liczbę aplikacji, korzystanie z internetu, musimy robić to codziennie, czasem nawet dwa razy dziennie. Tak samo jest z naszym mózgiem. Pod koniec dnia zostaje nam niewiele energii do działania. Dlaczego tak się dzieje? Wszyscy wiedzą, że aby mieć dużo energii, potrzeba dużo spać i zdrowo się odżywiać. Ale nie wszyscy zdają sobie sprawę, że to, co w głównej mierze powoduje spadek naszej energii w ciągu dnia, to podejmowane decyzje. Podczas dnia nasza energia mentalna maleje poprzez podejmowane decyzje, te mniejsze i te większe. To zjawisko nazywamy zmęczeniem decyzjami, z angielskiego decision fatigue. Mamy ograniczoną ilość decyzji, którą możemy podjąć w ciągu dnia, zanim nasz mózg zmęczy się. Po przekroczeniu tego progu jakość naszych decyzji maleje, a co za tym idzie nasza produktywność. Stąd też ważne jest, aby istotne decyzje podejmować z samego rana. Nie zostawiać je na wieczór, kiedy już nie mamy tej energii, aby podjąć dobrą decyzję. Wtedy ryzykujemy błędną decyzją. To samo tyczy się efektywnej pracy. Z samego rana mamy największy zbiornik kreatywności. Pomyślmy, gdzie możemy ograniczyć liczbę podejmowanych decyzji w ciągu dnia, tak aby zachować jak najwięcej energii mentalnej. Podstawowe decyzje, które podejmujemy stale, a wysysają już z samego rana naszą energię, dotyczą na przykład tego, w co mamy się ubrać. Mark Zuckerberg, szef Facebooka, codziennie chodzi w tym samym jednym t-shircie. I przez to zachowuje swoją energię mentalną na ważne decyzje, które ma podjąć w ciągu dnia. Prawdopodobnie kupił sobie większą ilość t-shirtów tego samego rodzaju, nie chodzi w tym samym. Następnie możemy ograniczyć decyzję na temat tego, co będziemy jeść. Ile razy w ciągu dnia myślimy o tym, co będziemy jeść na śniadanie, na obiad, na kolację, między tymi posiłkami. Dlaczego wieczorem na przykład nie zaplanować sobie konkretnych posiłków? Dlaczego nie przygotować sobie wszystkiego, aby potem w czasie pracy nie rozpraszać się tym? Tak samo tracimy energię na decyzję, co kupić. Idąc do sklepu, kiedy nie mamy sporządzonej listy, jesteśmy bardziej podatni na to, że wydamy nieracjonalnie swoje pieniądze. Przy kasach znajdują się dodatkowe stoiska, gdzie można dokupić konkretne rzeczy i nie jest to przypadek, dlatego że podczas chodzenia w sklepie cały czas podejmują drobne decyzje, czy kupić ten produkt, czy nie. I pod koniec pobytu w sklepie już nasza energia mentalna jest mniejsza i możemy łatwiej podjąć błędną decyzję, kupić coś, co jest nam niepotrzebne, będąc przy kasie. Również jeżeli zaplanujemy swój dzień, przyszłe 24 godziny do przodu, to unikamy myślenia, co ja mam teraz robić, kiedy jesteśmy już w czasie pracy. Konkretne zadania warto zaplanować dzień wcześniej, aby nie tracić tej energii, którą możemy poświęcić na pracę, na myślenie, co ja mam teraz robić. To tylko przykłady, gdzie możesz szukać oszczędności twojej energii mentalnej. Ważne, abyś przyjrzał się swoim decyzjom i zastanowił, gdzie możesz ograniczyć ich ilość, aby nie podejmować w kółko codziennie tych samych trywialnych decyzji. Jeżeli ten odcinek był pomocny, to daj mi znać, zostawiając kciuk w górę oraz podziel się w komentarzu swoim przemyśleniem, czy rzeczywiście decyzje wysysają z ciebie energię w ciągu dnia. Do zobaczenia. Cześć.